Daniel Stawrawa, moje nazwisko. Od 1983 roku mieszkam i pracuję w Berlinie, w berlińskich filharmonikach. Tam zostałem przyjęty przez jeszcze Herberta von Karajana i do dzisiaj mam przyjemność grania z tą orkiestrą. I wczoraj właśnie byliśmy po raz pierwszy we Wrocławiu, w rewelacyjnej sali, jednej chyba z lepszych, jakie miałem możliwość przeżyć. A jeździmy po całym świecie. Przede wszystkim, jak się wchodzi do tej sali, to emanuje coś z niej takiego bardzo przyjemnego i chce, no, wielki świat chce się grać, chce się pokazać wspaniałą muzykę i brzmi genialnie ta sala. Sam sposób grania jest bardzo prosty. Jest to instrument, no, w moim przypadku skrzypce. Wystarczy pociągnąć smyczki, mi się czuje, że ta sala pomaga, rozwija ten dźwięk. Nie trzeba się, to znaczy trzeba się zawsze starać, żeby było ładnie, ale sama sala sama w sobie brzmi już ładnie i to ułatwia nam trochę życie, bo po prostu jesteśmy zadowoleni z tego, co słyszymy grając. Czyli łatwo. Łatwo się gra. Poza tym ma się na sali, na scenie grając bardzo dobry kontakt z innymi grupami, co jest też bardzo ważne i to jest czasami największy problem w innych salach, które też dobrze brzmią. Tutaj natomiast jest rewelacyjny kontakt z każdą grupą, przynajmniej z mojej pozycji, ale pytając kolegów, również siedzących z tyłu i w innych miejscach, twierdzą to samo, że się słyszy, można wspaniale muzykować razem, nie ma żadnych przeszkód i brzmi, to po prostu niesie na tą salę, czuje się tą przestrzeń. Jest to wielka radość grania tutaj. Człowiek się pyta, dlaczego muszę jeszcze raz jechać, ale wychodzi się na scenę i nagle mówi się tak, warto było przyjechać. I warto było przyjechać do Wrocławia z tego chociaż względu, że to jest przepiękne miasto. I no, po prostu świat, wielki świat się otworzył.